Witam z retropiwnicy. Zawsze lubię słuchać ten dźwięk odpalającego się Windowsa 3.1. Mamy tutaj dzisiaj uruchomiony komputer, który służy mi właśnie do rejestrowania wyników testów kart graficznych pod DOS. Skoro mam go przygotowanego, tutaj uruchomionego, nie chowałem go po ostatnim odcinku z rankingu właśnie kart graficznych. Zatem postanowiłem jeszcze raz chociaż go tutaj wykorzystać i po prostu zagrać sobie w jakąś gierkę dzisiaj. Także wymyśliłem taką fajną grę pod DOS, strzelankę taką zręcznościową, tylko oczywiście nie będziemy uruchamiać jej z poziomu Windowsa, tylko za moment przejdziemy do poziomu DOSa i tam sobie z Nortona to odpalimy. Przypomnę tylko konfigurację komputera. Mamy tutaj procesor 486DX4 100 MHz. Podobnie jak w tym komputerze Optimus, który niedawno zdobyłem, siedzi tutaj właśnie jednostka Intela. Tyle tylko, że jest to akurat ta wersja z tą delikatnie słabszą pamięcią podręczną. Natomiast jeżeli chodzi o kartę graficzną, jest tutaj karta na VLB. Jest to Cirrus Logic GD5428. No i jest to karta, w której rozszerzyłem pamięć do 2 MB. A ogólnie cały komputer wyposażony jest w 32 MB pamięci SIM. Także możemy chyba sobie przejść do DOS-a. Zamkniemy już tego Windowsa, nie będzie nam potrzebny. Myszkę można odstawić. Odpalmy sobie Nortona. Mam dzisiaj podłączonego takiego tego mojego retropada, także liczę, że uda się go skonfigurować, aby po prostu wygodniej zagrać w grę. A ta gra to oczywiście, tak jak tu już widać, Gym Power. Nie wiem, czy graliście w taką wersję właśnie pod DOS-a, na PC-ta, być może na jakiejś innej platformie mieliście okazję w to zagrać. Ja do tej pory nie miałem, zatem pomyślałem, że właśnie dziś będzie dobry moment, żeby troszeczkę pobawić się na tym 486. Dźwięk, jak słyszeliście, wszystko tu jest podłączone. Mam nadzieję, że ten mikrofon będzie to wyłapywał. No to odpalamy grę. No i zaraz spróbujemy skonfigurować tego pada. Widać, tutaj mamy opcję na dole. Spacją można potwierdzać. O, i tu od razu widzę, że jest ustawiona klawiatura, zatem spróbujmy to przestawić na Joya. O, w tym wypadku u mnie to będzie pad. No i mamy tu dostęp do takiej prostej kalibracji, więc już ją przeprowadzam. Tutaj jeszcze są podstawowe te przyciski, fajery i jakieś dwa i pozostałe, zatem tutaj chyba potwierdzę tak jak to było, czyli fajer 1 i fajer 2. No i teraz jest problem, bo za bardzo więcej nie mam co wcisnąć na tym padzie, ponieważ pozostałe klawisze tutaj jakby nie odpowiadają. Zatem tu muszę pozostać również przy tej konfiguracji, gdzie te dwa pozostałe klawisze to jest po prostu z klawiatury Ctrl i Shift. Tak też ustawiam. No i chyba tak może zostać. Nic tu więcej za bardzo nie da się przestawić. Mamy tylko level easy, czyli chyba akurat. Także tu jakiś password, ale tu też nic nie będę zmieniał. No zatem myślę, że już możemy klawiaturkę odstawić, żeby mi tu nie przeszkadzała dzisiaj. No i przystępujemy do odpalenia tego pierwszego levela. Dobra, gierka wydaje się dosyć kolorowa. Zobaczymy, jak to dokładnie tu będzie się prezentować. No i ten główny bohater Gym wydaje się taki dosyć duży. Przynajmniej na tym ekranie taki sporawy zawodnik. Co my tu możemy? Skakać to do góry. No i mieliśmy ten pod jedynką strzały, a pod dwójką to jest Fire 2, to takie bomby na boki wypuszcza, tylko podejrzewam, że to może być ograniczona ilość tego. Jak fajnie, tam się tło przesuwa za nim, ale widać, że elegancko działa.
Jeżeli chodzi o wymagania, to chyba idealnie się tutaj wstrzeliliśmy. O, tam już ktoś jest do... I pierwsze strzały mogę oddać. Ło, jak blisko podszedł. Tylko słyszę, że dobrze dźwięki jest, dobrze muzykę słychać, natomiast same odgłosy to tak już troszeczkę gorzej chyba. No mam nadzieję, że coś tam, w ogóle słyszeć jest z tych dźwięków. Tutaj mamy jakieś platformy. Ła, jak zwykle, ja to zawsze wpadam w te... nie wyskoczę. No tak, i już jedno życie stracone przez takie głupoty, jak to... Dobra, a tam coś zostało. Nie wiem, co to jest. A może by to jeszcze zgarnąć, bo natraciłem tutaj. Dobra, coś tam zawsze zebrałem. Ciekawe, czy to jest ta gra, w której przeciwnicy, których uda się już zniszczyć, czy znowu będą powracać, jak się cofnę, czy raczej nie. Z tego, co widzę, to chyba jednak nie. No, znowu jakieś te platformy, tylko tym razem chyba góra-dół będzie. Wyczekamy, aż ta druga nam zjedzie na dół. O, tu wtedy mogę zebrać. Okej. Idziemy dalej. Ciekawe, czy uda się chociaż jakiś pierwszy level tutaj przejść. Nie wiem, jak to jest tu podzielone. O, otworzyło się, okej. Wow, co to jest, jakiś wielki pies? Jakie to było wielkie. O, tu znowu jest to coś. Aha, i to zawsze wypada z tego coś do zebrania. Dla Jima. No to zbieramy. Tam wyżej nie doskoczę raczej. To znowu ten wielki pies. Ile razy trzeba w niego trafić, to nie wiem. No, chyba znikł. Dobra. Co to? Jakieś monetki nam się pojawiły. Tutaj sugeruję to, chyba że można wejść wyżej. Chociaż spadłem tam chwilę. Nie dolecę. Jeszcze raz. A może tu trzeba ten jakiś przycisk, chwila. Ja odłożyłem klawiaturę. To był chyba kontrol. Nie dolatuję. Dobra, to spróbujmy dalej iść. Tam coś jest. Wyjście? Co to było? O, teraz mam podwójny strzał. Na dole widzę, że biegają. No teraz jest łatwiej ich rozwalić. Bo jak trzeba dwukrotnie trafić... Aha, tu jest wyjście chyba. Tak? Czy może najpierw trzeba zebrać coś? Sam już nie wiem. Bo tu dalej coś jakby można iść. Tam jest kluczyk jakiś. Ale spróbujmy wejść najpierw w to wejście, bo widziałem, że było otwarte. Chyba, że się nie da. Nie da się. No dobra. No to próbujemy zdobyć ten kluczyk. Co to było? A to jest na czas! Chyba się przeliczyłem z ilością czasu. Dobra, to ja nie zwróciłem uwagi, że to jest gierka na czas. A faktycznie tam na górze, po lewej stronie, jest zegareczek, który nam tu odmierza. Dobra, to ja cisnę. Spróbuję chociaż... A, ten kluczyk to pewnie mi umożliwi otworzenie tego. Dobra. Tam coś lata. Coś, co raczej trzeba zniszczyć. A do góry? Nie da się do góry strzelać. Trzeba tam chyba wskoczyć. Ale on jakoś kiepsko skacze, ten gościu. Albo ja nie wiem jak dokładnie. A tu są jeszcze inne klucze. Tylko po co mi one, to ja nie wiem. No zapewne się przydadzą gdzieś.
A tu ktoś z góry strzela. Tu może? Da się jakoś w to wchodzić? Nie. Aj, nie zdążyłem. Ale tamten kluczyk by się przydało zdobyć. No właśnie mam problem ze skakaniem tym gościem. Jak tu zejść? Jeszcze zapomniałem, że mam jeszcze możliwość takiego strzelania. No nie wiem, czy jak zostawię kluczyk, czy dam radę gdzieś tam dalej dojść. Na razie się wszystko otwiera, więc... A tu co, mam zaskoczyć po prostu? Wow, jaki gość tak wielki. Czyżby to był już ten jakiś boss? Chyba w tą wielką głowę trzeba strzelać, tak? Gdzie on tu jest? Którą wypuszcza? Zaraz zobaczymy. Może się uda go zniszczyć nawet. Trzeba uciekać chyba trochę przed nią. No gin wreszcie. Bo teraz mi czasu zabraknie. Ej. Kontynuować, no tak, ale... No i znowu trzeba od początku iść. No w tamtego strzelałem i jakoś... Jakoś się nie dało go za bardzo pokonać. No niestety, trzeba zacząć od nowa. No już myślałem, że będzie tak fajnie i się uda od razu przejść. Mamy kluczyk, teraz tutaj nie straćmy życia. Głupio. Aj, nie straćmy. Ja nie mogę na platformę wskoczyć. Za szybko chciałem. No, ale gierka wydaje się dosyć fajna, wciągająca. Tutaj te pieski będą wielkie. Dwa. Czy więcej to było ich? Chyba dwa. No, tu dalej jeszcze są. Mi zabrakło życia. No, teraz trzeba uważać, bo to... Nie wyjdę. To jak... Coś, co zrobić, jak się tu wpadnie? W ogóle da się wyskoczyć? Żeby teraz głupio nie stracić nic. Tam na górę by się przydało wskoczyć, bo tam pewnie można coś zyskać z tego, ale jak?
to ja wiedział. No biorę te klucze, biorę. Chyba jesteśmy blisko już tej końcówki, tego bossa. Tak, to musi być tu. Teraz uważamy na to, żeby za blisko nie podejść. Bo on tu chyba całkiem do końca nie dochodzi. Zawsze mam ten... mogę się tutaj przytulić jakby do tego... w tym rogu i on tu chyba nie sięga tą głową, tylko trzeba na czas uważać, tak, żeby trzeba poatakować, bo jak nie będę atakował w ogóle, to chyba mogę nie zdążyć. No gdzie on jest? Uciekaj. Żywotny, no. Jest, udało się. Tylko to chyba... To jeszcze nie jest koniec? No patrzcie, nie mogę na to wskoczyć. O, jest. Dobra. A, to tam są też te czasówki można zdobywać. Pewnie przedłużenie czasu. Ej. Żeby zaraz nie było game over. Tych się nie da strącić, co rzucają. Trzeba przeczekać. Uff, myślałem, że już spadnie, bo... Czasówka do 2 minut przedłuża, z tego co widzę. Ła. Nie! Wyskocz! Nie wyskoczy! Nie wyskocz! No bez takich, no i co mam teraz zrobić? Ja nie wyskoczę z tego. Dobra, jak będę kontynuował, czy ja muszę od nowu? Nie. Naprawdę nie da się skontynuować od tamtego miejsca. Dobra, myślę, że dalej nie ma sensu tego trzeci raz wznawiać, ale gierka naprawdę fajna, kolorowa, także można polecić każdemu, kto... ma na czym w ogóle w to zagrać, chyba że na jakimś emulatorze, także podejrzewam, że też bez problemu to powinno działać. Gym Power, fajna, kolorowa, można sobie poskakać, postrzelać, trochę do wprawy dojść, bo u mnie na razie na tym padzie to tak średnio się gra, ale myślę, że jeszcze kilka razy bym zagrał i idzie to pewnie przejść, przynajmniej ten pierwszy level do końca gdzieś. Dobra, mam nadzieję, że wam się ta gierka spodobała. Dzięki za oglądanie. No i do następnego. Cześć!